No i jesteśmy w studiu, tak jak już obiecałem wcześniej, który tu już siedział, Chinol, polska wersja. Witam cię serdecznie, mordeczko. A witam państwa serdecznie, witam cię numer raz. Widzę, siemano. Że masz zakusy do bycia radiowcem, bo już tutaj chciałeś się przywitać. Słuchaj, to bardzo fajnie, może kiedyś zastąpisz mnie w czwórce na przykład. A postaramy się, zobaczymy, no ale musiałbym mieć taki dar wymowy na początek. Ale słuchaj, każdy się uczy tak naprawdę, jak uczysz się rapu, uczysz się rapować, tak prowadzenia audycji też się trzeba nauczyć. Ja przez pierwszy okres czasu to była tragedia, bo się denerwowałem, starałem się nie mówić ale zamiast mówiłem prawda, więc tak jak słuchałem potem swojej audycji, dzięki Maciuś, to cały czas było no prawda, tak, prawda, no prawda i to naprawdę było przerażające, ale oczywiście z czasem mi się to udało i no tam teraz... kolega z tyłu czasami pomaga, tak? Jak kolega prawda, kolega to... z tyłu zawsze podpowiada i zawsze jest na miejscu, więc na niego zawsze można liczyć. Mówię oczywiście o Macieju. Słuchaj, bo kurczę, no ja się bardzo cieszę, że przede wszystkim ukazała się twoja solowa płyta. Żałuję, że nie was zaprosiłem was jako polska wersja, ale myślę, że to nadrobimy jeszcze i że będzie okazja. Już miałem pomysł, żeby dzisiaj przyjechać właśnie całym składem koncertowym, ale niestety Janu jest na wakacjach, więc no, jutro wraca do... Trudno, nie udało się, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś jakaś płyta polskiej wersji się ukaże i że wpadniecie do mnie wspólnie. Przede wszystkim pytanie, mój drogi, do ciebie. Jak to się robi w Polsce w dzisiejszych czasach, nagrywając no uliczny rap, czy też hardcore rap, tak jesteś określony w Wikipedii, jesteś hardkorowym raperem. Jak to się robi, że w przedsprzedaży, czyli tak naprawdę preorderach, ożeniłeś 10 tysięcy płyt? 10 tysięcy płyt w preorderach to jest chyba bujda, nie wiem skąd tak słyszałem. Wyczytałem. Tak naprawdę 7,5 tysiąca. Oj, to już to zaokrągliliśmy. Nie wiem, kto to wymyślił. No wiem, ale później takie zaokrąglanie się kończy tak, że wciskają ci kłamstwa, wiesz, i tak dalej. No, no dlatego, tak. Dlatego ja wolę mówić otwarcie jak jest i od początku, wiesz, nie chciałem przydobrzyć, nie chciałem, jak nie znałem dokładnej liczby, to nie mówiłem za dużo, bo później właśnie wychodzą takie kwiatki. No ale 7,5 tysiąca płyt, to myślę, że to też jest dobry wynik. Przebiłem tych, których miałem przebić i no się właśnie. Cieszę. Wiesz, ale to co, no nie wiem jak to się robi. No, słuchaj, widziałem twój filmik, byłeś bardzo szczęśliwy, bo widziałem filmik z magazynu, czy tam nie wiem skąd, że mówiłeś właśnie, że dostałeś cynę, że tyle się sprzedało tych płyt. Widać było twoją radość. Słuchaj, no jakby to, jakby nie było, to jest twój debiut, pomimo tego, że już masz lata jakieś tam za sobą w tej branży i jeżeli chodzi o cały hip-hop. Jak to jest być w dzisiejszych czasach debiutantem? Mając już na swoim koncie dwie płyty, tak? Jako polska wersja? Czy ile było? Tak, dwie płyty. Jako polska wersja. Wcześniej były jakieś tam składanki. No to wiem, tak. Z kolegami z TVP Studio, ale, ale to zamierzchłe czasy naprawdę. No, jako debiut traktowałem polską wersję, no, ale teraz to jest faktycznie coś innego. Już samemu, wiesz, masz taką świadomość, że jakby zrobiłeś to sam, nie? Nie mogę powiedzieć, że doszedłem tutaj sam, bo to nie byłaby prawda, ale teraz czuję się spełniony przede wszystkim, ponieważ zawsze chciałem nagrać płytę solową. Dlatego największe co czuję to spełnienie po prostu. No właśnie, chyba to jest dla artysty największe spełnienie, wydanie solowej płyty i też wyzwanie grając solowe koncerty. Szczególnie, że grałeś no, w duecie i zawsze miałeś Jano obok siebie. Teraz też czyli Jano też jest cały czas. Jasne. No to dobrze, ale to jest słuchaj ważne, że... Słuchaj, tych tekstów nie wyobrażam sobie samemu pocisnąć, chyba że na takim ostrym pół playbacku. Wiesz, trzeba przyznać, że dużo energii wkładam w każdy kawałek i nawinąć go tak od A do Z, a to dałbym radę, ale nawinąć takich 10 albo 16 kawałków, no to myślę, że po prostu zemdlałbym na scenie i spadł i nie wiem. No a w Giżycku można spaść wysoka, kiedyś nasz kolega Stachu spadł ze sceny, nagle zniknął po prostu w czeluściach pod scenowym, choć nagle się pojawił z drugiej strony, ale faktycznie było to śmieszne, ale wracając dla kogo? No co się cieszył, co prawda następnego dnia trochę narzekał, ale tego dnia był dobrze znieczulony, więc nic się nie stało. Umówmy się. Kurczę, bo właśnie słuchając, ja nie pamiętam dokładnie, kiedy miałem pierwszą styczność z twoimi utworami. Pamiętam chyba, że puścił mi mój kumpel, nasz kumpel Jarosz, Prapshot i nie wiem, czy to był jakiś featuring, czy to był jeden z kawałków polskiej wersji, ale jak usłyszałem ciebie, to mówię, kurczę, co to za gość jest w ogóle, jak on niesamowicie
po pierwsze rapuje, co w twoich tekstach uwielbiam, to jest to, że wszystko się zgadza. Ja szanuję raperów, gdzie te rymy, pomimo też tego, że wiadomo, że tych rymów ciężko cały czas wymyślać nowe i są powtarzalne, to u ciebie, pomimo tego, że te rymy, no gdzieś tam wiadomo, że się powtarzają, to wszystko jest tak celne i tak po prostu w punkt zrobione, że słuchając twoich kawałków, ja naprawdę miałem ciary, słuchając twoich zwrotek, tak? Więc wybieraliśmy kawałki, w których jest Kinol, tak? Żeby zobaczyć, co ten gościu nowego zarapuje. Wielki szacun, naprawdę, chylę czoła, bo to jest, kurczę, jak dla mnie niesamowite, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie ten rap się spłaszczył bardzo mocno. Nie masz takiego wrażenia, wydając... Uprościł się na pewno. Na pewno się uprościł i nie ukrywam, że też staram się go troszeczkę chociaż uprościć, ale ja po prostu nie umiem chyba tego zrobić. Ja po prostu nie umiem uprościć tak do takiego stopnia, żeby to było tak łatwo przyswajalne jak jajecznica z rana. No ale... Po prostu nie potrafię tego zrobić, ponieważ gdzieś tam w środku mam zakodowane już od dawna, że rap powinien być złożony, skomplikowany, rap powinien przenosić jak najwięcej emocji, a nie tylko jakieś proste zdania. Chociaż wiadomo, często ta prostota, bo, wiesz, każdy odbiera sobie muzykę na swój sposób i czasami nie trzeba wcale nawijać skomplikowanych rzeczy, żeby słuchacz poczuł się lepiej. Nie no, to jasne, tak naprawdę proste rzeczy są zawsze najbardziej docierające do serducha, ale oczywiście te bardziej skomplikowane, gdzie człowiek chce się wykazać artystycznie, również potrafią być, tylko trzeba to umiejętnie zrobić, bo czasami za dużo wszystkiego niestety powoduje zanik tej treści, tego czegoś właściwego, co ma być w muzyce, a rap jest taką muzyką, gdzie faktycznie ten przekaz jest potrzebny. Ja zawsze cofam się do tych czasów, do lat 90. Nie wiem, czy ty rap z lat 90. No ja właściwie tylko ten, no tylko i 2000, bo ja jestem troszeczkę młodszy zawodnik. Wiesz, ja głównie 90. i 2000 lata, to jest jeśli chodzi o polski rap. Zresztą zagraniczny podobnie. No. Wchłonę jakieś tam nowości, ale to jest rzadkość. Zwykle wracam, jeszcze do teraz odnajduję często po prostu jakieś stare płyty, których nigdy nie słyszałem, na przykład jakimś tam odkryciem tam pół roku temu, powiedzmy, to był Flip Mode, nie? O. Tego nie słuchałem, czy tam dwa lata, z rok temu nawet, ale wiesz, no. Ale słuchaj, mi też się zdarza odkryć jakąś płytę z 90 tam któregoś roku i mówię, kurczę, jak to mi minęło, przecież no ja wtedy byłem zafascynowany, a okazało się, no ale tych płyt tyle wychodziło, a u nas niestety, no nie było takiego dostępu do muzyki w latach 90, tak jak ja się wychowywałem i naprawdę było ciężko. Myślę, że po roku 2000 troszkę się otworzył ten rynek, i było więcej możliwości zamawiania płyt za granicę, w telewizji coraz częściej było, pojawiał się rap. A powiedz mi, czy masz z tamtych lat jakąś taką swoją ulubioną ekipę, która zaszczepiła w tobie to, że stwierdziłeś, kurczę, no chcę to robić po polsku. Czy to był raczej polski rap tylko, czy... Pierwszy taki zawodnik, którego słuchałem, tak, to mam ci powiedzieć. No taki, który cię naprawdę zainteresował i powiedziałeś, to jest to. To chyba był to... W ogóle taki pierwszy, co pierwszy raz usłyszałem hip-hop, to był Leroy, ale to jeszcze nie było to. Okej. Peja, to był chyba pierwszy raper, który faktycznie tak przemówił do mnie i jakby zacząłem dorastać razem, razem z tym rapem jego, nie? No ale później było wielu, wielu innych i dopiero u mnie właściwie dosyć późno pojawiła się ta chęć robienia samemu rapu. Wiesz, dopiero w liceum tam dzięki ziomalom, z którymi razem zaczęliśmy coś tworzyć i wtedy akurat nie pamiętam, czego słuchałem, wiesz. No dobrze, ja też nie wnikam i nie będę cię tutaj strasznie ciągnął, żebyś sobie przypomniał, ale no kurczę, no w waszych płytach właśnie czuć ten mega szacunek do tej starej szkoły, dla szkoły, która jak dla mnie w ogóle nie powinna przestać istnieć, a niestety w dzisiejszych czasach przez tą młodą publiczność, która pragnie czegoś nowego i czegoś bardziej sztucznego, przez tych młodych raperów, którzy nie do końca, czasami mam wrażenie, że oni nie do końca wiedzą, co oni robią w tej muzyce, tak? Czy to ma być rap, czy to ma być pop, czy to ma być, nie wiem, trap, tych odmian w tej chwili już jest więcej. Dla mnie rap jest jeden i tak naprawdę nie powinien się gdzieś tam... Nie powinno się dzielić, to też jestem tego zdania, że new school powinien szanować old school, a old school powinien szanować new school. I ja właśnie wychodzę z tego założenia i nie przekreślam kogoś, jeśli jest new schoolowcem, ale wiesz, no jak widzę jakichś dzieciaczków, no z dobrych domów albo z, no po prostu nie wyobrażałem sobie, że kiedyś będzie mógł tak wyglądać rap właśnie, tak jak teraz. No bo to ciężko sobie wyobrazić. Że można nawijać o butach cały kawałek na przykład, albo... Ale słuchaj, ale... No wiesz, no, niech, skoro ich to jara, no spoko. Niech sobie rapują. Myślę, że oni dorosną i może dzięki temu, że tak wcześniej zaczynają, no, za jakiś czas po prostu, wiesz, to też się stanie dojrzalsze. Skumają, ewoluują.
Dokładnie. Będą bardziej świadomi. A wracając jeszcze do na przykład ubioru, to też gadałem tutaj z kimś, nie pamiętam, kto był na wywiadzie, że dzisiejsza moda niestety tych raperów często są porównania, że na przykład, nie wiem, Natury z B.I.G. i jakiś tam Lil Delfin, czy tam Lil jakiś tam, no w gumeczkach, wszystko obcisłe. Ale z kolei w latach 70. i początek lat 80. No, nosili skórzane spodnie, kurczę, no, i wyglądali dosyć źle, jak na raperów. Ale tak właśnie powstawał hip-hop. Ale tak powstawał. Moda zatacza koło, tak samo na muzykę, jak i na ciuchy, nie? Oczywiście, że tak. Dobra, polecimy z pierwszym kawałkiem. Jaki wybrałeś? Myślę, że najbardziej flagowy numer na sam początek może zachęci ludzi do słuchania dalszego, czyli W drogę. Dobrze, jedziemy. Jedziemy W drogę. Słuchaj, pogadajmy o tym albumie w końcu, no bo po to też wpadłeś, żeby opowiedzieć trochę o tym. Bardzo chętnie. Czy, nie wiem, miałeś, może nie tyle co dosyć, ale wiesz, każdy artysta, tak jak mówisz, chce się spełnić i w pewnym momencie przyszedł ten czas w twoim życiu, że stwierdziłeś, no muszę wydać stylową płytę, bo ja nie mieszczę się w polskiej wersji. Jest Jano i ja nie mieszczę się, tak, ze swoimi zwrotkami i nagram coś swojego. Czy miałeś już od samego początku zarys tej płyty, że będzie się nazywała Mydu 30, nie, że to wszystko powstawało w trakcie? W ogóle nie miałem zarysu żadnego. A to dlatego, że do solowej płyty podchodziłem 3 razy, i wszystkie próby, 2 próby spaliły na panewce, ponieważ właśnie starałem się mieć zamysł. Okay. Dlatego za trzecim razem po prostu stwierdziłem, że co będzie, to będzie. I nagrywając te kawałki naprawdę wydawało mi się, że wszystko będzie, wiesz, z innej beczki i tak dalej, ale jednak jakoś połączyło się to tak w całość, że ludzie mi piszą, że to jest tak spójna płyta od A do Z, że wszystko powiedziałeś na niej, wiesz, no, i tak dalej, że im ratuje życie i wiesz. No to różne. Myślę, że to są najlepsze słowa, to, jeżeli chodzi o fanów, tak? Tak, chociaż już zapomniałem, co to znaczy, jak muzyka ratuje życie, bo dawno nie, żaden rap tak do mnie nie przemówił, ale jak tak głębiej pomyśleć, to faktycznie kiedyś za mało lata słuchało się rapu i ten rap naprawdę zastępował czasem wychowanie, wiesz, i uczył wielu rzeczy, których uczył już życia. W domu się nie wyniesie, nie? No na pewno, ale to właśnie też jest niesamowite, że wydając swoją solówkę, no też jesteś pewny swoich przekonań, też jesteś pewny swoich zasad, które sobie gdzieś tam przez całe życie utarłeś i też jesteś pewny swego, bo ja mam podobnie, znaczy na pewno nie podobnie jak ty, bo ty jesteś młodszy o wiele ode mnie i wydałeś tych płyt więcej niż ja w krótszym okresie, ale ja też mam problem z tym zamysłem. Też mi to nie wychodzi, bo za dużo o tym myślę, a myślę, że to właśnie nie powinno się tak odbywać, tylko to musi płynąć z prosto serca. I ta płyta jest prosto z serca. Ja się od razu przyznam, że całe nie słuchałem. Słuchałem singli i znam twoją twórczość, ale czytałem jakąś jedną recenzję, że to jest też bardzo ciężka i mroczna płyta, że opowiada o twoich potknięciach, o twoich momentach takich, w których się wznosiłeś. Czy tu jest taka prawda życiowa, totalnie? Tak, to jest właśnie, każdy kawałek jest powiązany z upadkiem i z podnoszeniem się tak naprawdę. Wiesz, w życiu człowieka, w moim życiu zdarzyło się sporo w trakcie pisania tej płyty. A ile powstawała? Długo, czy...? Nie, właśnie nie, tak około roku. Okej, czyli standardowo. Ale wiesz, upadków i wzlotów miałem przez ten czas chyba tak naprawdę z 4 albo z 5, nie? Okay. Że tak naprawdę wątpiłem już w to i ręce opadały, już się nie chciało, wiesz, zastanawiałem się, mówię, dlaczego nic nie mogę napisać, wiesz, dlaczego nie ma tej weny, gdzie ona jest, nie? Ja tu nagle bum, przychodziła z nienacka i to też jest o tym, wiesz, to jest o wychodzeniu jakby na prostą, o właśnie o podnoszeniu się, o odrzucaniu od siebie jakichś zgubnych czynników, na które nie mamy wpływu tak naprawdę często. I tak się wydaje, a tak naprawdę mamy. Mamy tylko wpływ na swoje życie chyba i to jest najlepsze, no, że tylko my decydujemy o tym, ale tutaj cytując klasyka, czyli Molestę po upadku potrafię wstać, no chyba jest najlepszym cytatem w tym wypadku. Ja Molestę znam na pamięć, jest to taka moja Biblia naprawdę, no, pomimo, że nigdy... Księga ulicy mówi jasno. Księga ulicy mówi jasno. Pomimo tego, że nigdy nie miałem duszy ulicznika, nigdy nie rapowałem o takich rzeczach, nieraz z moim kolegą Jackiem byliśmy za to piętnowani, że jesteśmy lamusami,
lamusami, że on jest bąsowcem, że ja jestem lamusem. Wiesz, to też były inne czasy zupełnie w tym rapie i każdy gdzieś tam próbował. Trochę się pozmieniał, ale moim zdaniem gdzieś tam z jednej strony na plus, jeżeli chodzi o takie osobiste sytuacje, no bo internet wiadomo, że zawsze będzie internetem, odkąd się pojawił, zawsze jest hejt. Zawsze są też te propsy, ale zazwyczaj jest więcej hejtu, bo ludzie anonimowo mogą sobie kogoś skrytykować i nie ponoszą za to żadnych konsekwencji. Nie dostaną w łeb. Kiedyś się zapytałem Kafara, akurat a propos dissów, zapytałem się go, co by zrobił, gdyby się go nagrał diss. On powiedział, no co, no pojechałbym do niego pod dom. No i ja właśnie wychodzę z tego samego założenia. Nie? Jak ktoś ma dissować, to wolałbym, żeby powiedział mi to w twarz. No może ja bym nie jeździł pod czyjś dom, no ale, mm-hmm. ale raczej na dissy, no to... Nie byłoby werbalnej potyczki. No od razu z góry mówię, że ja nie. Raczej bym nie rymował, tylko okay. Ale myślę, że też, słuchaj, nikt by nie miał powodu, żeby cię dissować, robisz dobrą muzykę, piszesz dobre teksty. Wiesz, ja właśnie to dokładnie, wydaje mi się, że ja że nie, nie mam przyczepić. Nic do zarzucenia i tak samo... Nie jestem taki, żeby do ludzi się pruć bez powodu, czepiać, wiesz, póki się mnie nikt nie czepi, to jestem grzeczny i wiesz, i w miarę tolerancyjny, myślę, więc myślę, że zasługuje na jakiś szacunek, wiesz. No ja wychodzę z takiego samego założenia. Szacunek zazwyczaj wraca, jeżeli my go dajemy i to widać po ludziach. Niestety też rozmawiałem z Abdulem o festiwalu w Giżycku i tam przetaczało się dużo młodzieży, dużo niepokornej młodzieży, dużo ludzi starszych, którzy mają tą pokorę, dużo ludzi, którzy wiedzą, gdzie są tego świadomi, ale z drugiej strony też nie wyskakują przed szereg i nie chcą za wszelką cenę robić się gwiazdy. Mnie to zawsze bolało i wśród tych młodych ludzi, niestety młodego pokolenia, ta ignorancja mi strasznie przeraża i brak tej pokory niestety, bo nie wiem, czy to kwestia też robienia rapu ulicznego, bo od zawsze pamiętam, że raperzy uliczni zawsze tej pokory mieli najwięcej. Możliwe, że to kwestia wychowania, tak, i jakiś przesłanek. Życie, a niektórzy, a czy wiesz, ja też czasami zastanawiałem, bo wielu raperów, którzy pojawili się na scenie ulicznej, wcale nie reprezentowali tej ulicy tak stricte, pochodzili z dobrych domów, okazywało się to po paru latach. Tak. Trochę była to hipokryza z jednej strony, bo oni byli w tym bardzo prawdziwi, wiesz? I to mnie zastanawiało zawsze. Zależy co, o czym nawijali. Jeśli faktycznie, no, mogły to być kłamstwa. Chociaż... Mówisz. Ale słuchaj, ale wiesz... Chociaż wiesz, ale no, tak nie powinno być, wiadomo. Tak nie powinno być. Ale no, ciekawy jestem. No. Nie wiem, o kim mówisz na przykład. To ci powiem poza anteną w takim razie, dobra. Żeby tutaj nikogo nie oczerniać, ani nikomu nie dokopać. Dobrze, słuchaj, muzyka na płycie. Kto się zajmował, czy miałeś jednego producenta, czy kombinowałeś zewsząd? Nie, głównie Choina i taki był, to był mój jedyny zamysł co do tej płyty, żeby całość zrobić na azjatyckich brzmieniach od Choiny, bo on się w tym specjalizuje. Okej, okay, ale on też rapuje? Jak widać, tak, rapuje. Okej, okay. Nie, no, puścimy dzisiaj ten kawałek. Puścimy, dobrze. No i co, i... Ale wszystkie bity zrobił on? Nie wszystkie. On odpowiada chyba za 8 bitów, za pozostałe odpowiada... Jeden bit zrobił Tune Seeker, jeden Sequence. PSR. I PSR, dwa bity. Okej. No i to jest wszystko. No i widzę, skracze DJ Lem, czy to jakiś kuzyn... DJ Lem miał dzisiaj być Lema? Ze mną, ale... Nie zdążyłem podać ci jego nazwiska i chcieć nie. Słuchaj, no mógłby nie być faktycznie, chociaż dzisiaj pan ochroniarz jest bardzo sympatyczny. No, pan ochroniarz, no przepraszamy, no. I myślę, żeby się dało, ale są niestety tacy panowie, którzy no nie ma opcji, żeby ktoś wszedł, jeżeli go nie ma na przepustce. Ale widzisz, stało się dobrze i także jesteś. A mówię, mam nadzieję, że zdarzy się jeszcze okazja, żeby was zaprosić całą ekipą. Dobra, idziemy z kolei. Zapomniałem o jednym. Mów. O Poszwiksie. A, widzisz, tak. Uff. W ostatniej chwili przypomniałeś. No dobrze, a jeszcze zanim polecimy z kawałkiem, to chciałem zapytać tylko o gości rapujących. Czy to też jakimś kluczem szedłeś, że chcesz akurat tych, czy to byli twoi raperzy, których od zawsze chciałeś zaprosić na płytę, nie udawało się to i stwierdziłeś, że na solówkę oni będą pasować idealnie. To jest raczej po prostu wdzięczność za wszystkie dogrywki, wszystkie numery, w których braliśmy razem udział, czyli wiesz. Barterowo. Po prostu chciałem wziąć na tę płytę ludzi, z którymi już wcześniej pracowałem, z którymi kumam się i z którymi się szanujemy, nie? Mm-hmm. Myślę, że na następną płytę możliwe, że już zacznę eksperymentować, wiesz, ale...
Ale na tej płycie zależało mi właśnie, żeby tak jakby tych ludzi mieć. Dobra, jeszcze wspomnę o okładce, ponieważ dzisiaj przydałem śmieszny komentarz. Grafik płakał jak zawał. Co ty ta, tak, właśnie taką usłyszałem, że tam muzyka 8 na 9 na 10, teksty 9 na 10, coś tam 9 na 10, poligrafia 5 na 10. Grafik płakał jak rysował. Uważam, że jest bardzo ładnie to wszystko zrobione. Ta okładka to jest jak Władca Pierścieni. Jak Władca Pierścieni, dokładnie tak. Naprawdę ma klimat. Nie, no moim zdaniem, to jest wszystko według mojego planu, wiesz, cała okładka. Tu jest ukryty przekaz w tym wszystkim. A, widzisz. Jakbyś się przyjrzał, jakbyś miał tak zryto głowę jak ja, to może byś coś wymyślił z tego. Dobra, to pojadę do domu, zryję sobie głowę i będę myślał. Tak, polecam. Daj znać, co wymyślisz. Dobra, okej. Patrząc na te okładki, zwykle wszyscy wpadają na jeden pomysł. No jest, ja też i myślę, to że jest ten sam pomysł przewodni. Okay. Także, czyli taka świecąca szpara. Tak jest. Dyplomatycznie mówiąc. Tak, takie ponowne narodziny. Ponowne narodziny. O, widzisz światło w tunelu, znaczy się. Coś w tym rodzaju. Dobrze. Dobra, jedziemy z kolejnym kawałkiem, który teraz... Kwestia podejścia. Jeszcze chciałbym pozdrowić na sam koniec Adama Wasiewicza, koniec, który właśnie odpowiada za tę okładkę. Bardzo porządny gość. Bardzo dobrze, jedziemy. Słuchaj, chciałem zapytać też o te twoje inspiracje, bo no tak z tego co mi powiedziałeś, to pewnie wiele osób cię zarzuca, że twoją główną inspiracją był Grubson. Tak. A wcale tak nie jest. Komentarzy. Wiesz, Grubsona się słuchało, nie powiem, że nie. Ale szanujesz tą postać w ogóle? Lubisz Grubsona? Za muzykę, za... Tak. Bardzo szanuję, bo ma fajne podejście. Bardzo fajne podejście. I mam wrażenie, fajnym że inspirował też. Się właśnie podobnymi gośćmi, co ja. No, ale... Może tak być. Wiesz, ja to bardziej inspirowałem się chyba Francją i Stanami Zjednoczonymi, jeśli już, wiesz, wolę, jak ktoś by mnie porównywał do... Wiesz, Grubson to i tak jest ikona. No więc tak fajnie, że do niego porównują mnie. No tak. Bo on jest jakby ragową ikoną, a jeszcze większą ragową ikoną dla mnie jest Mercedesu. No właśnie. Wiesz, Grubsonowi nie mówili, że nawija jak Mercedesu. No tak. A na początku miał też podobny chropowaty styl. Oczywiście, że tak. Wiesz, nie można tak określać, chociaż każdy ma swoje inspiracje. Moją inspiracją akurat to głównie chyba była Francja, Soundkyle, Busta Rhymes. No. No i z Francji jeszcze... NTM, IM, Lord Cossity. Lord Cossity. Lord Cossity właśnie. No właśnie, ten co na początku. Wiesz, i raczej do nich bym się porównywał jeśli już. Ale słuchaj, nie no, wiadomo, że trzeba się porównywać do najlepszych, ale tak naprawdę pomimo tego, że no masz chrypowaty głos, no to różni cię wszystko od tych artystów i styluwa, którą prezentujesz. Chyba wiesz, styluwa to przede wszystkim treść przekazywa. Treść. Tak mi się wydaje, nie? Nie można oceniać samej styluwy na podstawie głosu, nie? Nie no, oczywiście, że tak. A po drugie trzeba na początek trochę posłuchać, żeby faktycznie rozróżnić. Wiesz, jakbyś zaprosił tutaj teraz Grubsona i mielibyśmy coś nawinąć razem, a on coś swojego i ja coś swojego, to wtedy byś powiedział, faktycznie, nie? Na pewno by tak było. No ale tak na odległość to łatwo, nie? No nie, no to jest jasna sprawa. Słuchaj, bo wracając do tej naszej szarej trochę rzeczywistości i do tego, co nas otacza, słyszałeś rewelację ostatnio o Bonusie, bo też chciałem o to zapytać. Tak. Dla mnie to jest paranoja w ogóle. To jest paranoja. Wszyscy murem za Bonusem. Ja tutaj się naprawdę pod tym podpisuję wszystkimi kończynami. Dzisiaj czytałem fajny post Sokoła, który napisał, że każdy mógł być na jego miejscu i tak naprawdę, no żebyśmy odbierali to personalnie i osobiście, no bo... Ale ja nie wiem, co z tym zrobić. Co można z tym zrobić? Co nawet jak będzie ta sprawa i wszyscy się... Bo fajnie. Ja jestem za tym, żeby jak będzie ta sprawa, żeby odbyła się wielka manifestacja, żeby wszyscy poszli pod ten sąd. Pod sąd. Faktycznie, nie? Żeby zademonstrować to, że się z tym nie zgadzamy, ale wiesz, władza w Polsce to tak trochę jakby walczyć z Putinem, nie? No albo z wiatrakami, po prostu. No. To jest niestety przykra, szara rzeczywistość. Najgorsze jest to, że no, przez najbliższy na pewno rok to nie zmieni się to na lepiej, tylko wręcz przeciwnie, na gorzej. A ludzie, tacy jak Bonus, którzy zostali niewinnie zupełnie skazani przez pomówienia i przez treści zawarte w swojej artystycznej drodze, no to jest już jakaś turbo paranoja i mam nadzieję, że... Za treści, wiesz co chodzi? To jest... Fikcja literacka. Fikcja literacka, oczywiście. Nie można
kogoś określać. Ja znam osobiście Bonusa, wiem, że to jest dobry, normalny człowiek i angażuje się w akcje charytatywne. On bardzo dużo robi dobrych rzeczy dla innych. Non stop, ma rodzinę, jest poważnym, dorosłym biznesmenem, a robią z niego tutaj chuligana i bandytę, wiesz. Mm-hmm. No właśnie, ja miałem okazję Bonusa poznać. Na podstawie piosenek nawet nie mają dowodu. No. Dla mnie to jest paranoja. No to jest paranoja i powiem ci szczerze, że mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób to troszkę finalnie będzie inaczej niż... Mi się wydaje, że z niego chcieli zrobić takiego kozła ofiarnego. No nie mieli kogo, trafił się ktoś, kto za przeproszeniem... Przykład dla młodzieży. Powiedział parę rzeczy, ale widzisz, to gadałem z kimś dzisiaj o tym i tak jak Sokół napisał, że każdy ma kogoś, kto cię nie lubi, tak? Więc teraz umówmy się, żyjemy w takim prawie państwa, w takim państwie prawa, że wystarczy, że kolega, który cię nie lubi albo któremu kiedyś obiłeś za przeproszeniem gębę, powie, no tak, to on to zrobił, widziałem, tak? I co? I ty idziesz po prostu siedzieć za to, że on tak powiedział. No paranoja i jeszcze raz paranoja. Więc mam nadzieję, jeżeli słuchacie tej audycji, że wszyscy staniecie murem za Bonusem i będziemy wspierać naszego kolegę po fachu, ale również i fajnego i dobrego człowieka. Dokładnie, zainteresujcie się w tym, wpisujcie murem za Bonusem, hashtag murem za Bonusem i dowiecie się więcej. No właśnie, wracając z kolei do tego ulicznego rapu i do przesłania. Dużo, nie wiem, czy obserwujesz polską scenę, jeżeli chodzi o tą nową falę, nie wiem, Taco Hemingway, Cuevo na Fide, Taco na Fide. Wiesz, nawet jakbym nie chciał, to i tak do ciebie dociera. Obserwować, bo to jest wszędzie. Dokładnie, ale co sądzisz o tym? Bo to ja uważam trochę jako zjawisko to wszystko, co się dzieje, bo ci ludzie, tak jak gadaliśmy tutaj w przerwie, oglądałem wywiad z Cuevo u Winiego, który Cuevo wszystkie wywiady wycofuje i nie pozwala, żeby one były opublikowane. On mówi, że ma dosyć życia takiego, jakie teraz ma. Ma dosyć... Kto? Cuevo właśnie. Ma dosyć, może nie tyle swojej dziewczyny Natalii Schroeder, ale tego, że z nią jest, że ta popularność się zwiększyła dwukrotnie i że on już naprawdę nie ma siły, bo ludzie krzyczą, ludzie płaczą, zrywają ubrania z niego, z ciebie. Nie wiem, czy na przykład wyobrażałeś sobie, że coś takiego ciebie spotka, wydając płytę, bo wiesz, z rapem jest też tak, to samo, co kiedyś zrobił Sokół z Będę brał cię w aucie. Tak, to był kawałek, który zrobili dla beki totalnej, okazało się, że jest hitem na wszystkich biesiadach, na wszystkich dyskotekach i nagle oni stali się gwiazdami w polskiego show biznesu. Czy nie bałeś się gdzieś tam, czy może chciałeś gdzieś tam podświadomie, żeby coś takiego się wydarzyło, żeby być takim rozpoznawalnym gościem, nie, żeby w Pipidowie na stacji, opatrz Hinol. Nie, ja się tego boję w ogóle, to jest tragedia. Tak, wracając do tamtych, postaram się na wszystko odpowiedzieć, o czym mówiłeś. Wracając do Cuevo i tak dalej, wiesz, ja myślę, że każdy raper na początku jest dobrym, normalnym chłopakiem, skoro zaczyna robić rap. Wiesz, nie każdy jest przygotowany na coś takiego, a to jest naprawdę wielkie brzemię. Ja bym nie chciał się chyba przekonać, co to znaczy być aż tak rozpowszechnionym, że wiesz, nie możesz sobie do żabki pójść poza kupy. No właśnie, to jest straszne. Nie? Bo zaraz ci ktoś zrobi zdjęcie z trapku z żabki i będzie robił sobie z tego bekę. No tak. Trzeba mieć naprawdę stalowe nerwy i taką psychikę twardą. Wiesz, i dystans chyba też przygotować się do tego, przyzwyczaić się do tego, wiesz, i... No co, no myślę, że to jest przewalone. No. Przewalone, słuchaj, I druga rzecz, ja nigdy nie chciałem raczej odwrotnie. Pamiętam jak była możliwość nagrywania pierwszej legalnej płyty, to ja jakoś się do tego nie paliłem, bałem się, że mi to zajawkę zniszczy, wiesz? Mhm. Po prostu ta zajawa była dla mnie tak ważna. Czyli dla siebie, dla ziomków? Przede wszystkim. Tak, raczej nawet dla siebie. Ja przez długi czas w ogóle nagrywałem, zostawiałem to w szufladzie, nie? Nie udostępniałem tego nigdzie. Wiesz, fajnie, ale fajnie, że tak się stało. Nie żałuję tego, wiesz. Ale też widzisz, ty poszedłeś fajną drogą, bo robisz przede wszystkim dobrą muzykę, dobry rap i tutaj to się samo broni. No. Można wykonywać różne ruchy promocyjne, można przypadkowo trafić do jakiejś reklamy, którą później puszcza radio, telewizja non-stop, tak, że już po prostu mają cię wszyscy dosyć, że wyskakujesz praktycznie z lodówki, tak? Ale też w reklamie akurat chciałbym zagrać. Ale mam takie skryte małe marzenie, żeby podkładać
głos. O, słuchaj, to ja cię zapraszam do siebie do studia, no pogadamy w... No nie gadaj. Tak, to zaraz ci powiem, gdzie pracuję i myślę, że będzie taka możliwość, szczególnie, że jesteś teraz, wiesz, na topie i możliwe, że po prostu będą chcieli, a jest rola do wzięcia, bo ja nawet próbowałem, więc za chwilę o tym pogadamy. Dobra, lecimy z kolejnym kawałkiem. Jaki, Abdul? Wbrew sobie. Jest to oldschoolowy numer, sprawdzać. Kafan 37, Red Dixon 37, miano, elo. O co miałem zapytać? A chcę zapytać przede wszystkim o koncerty, żebyśmy zdążyli o tym pogadać. Tych koncertów masz dużo, więc jeżeli wiesz, bo zazwyczaj niestety raperzy nie wiedzą, ty jesteś przygotowany, jak widzę. W sumie sam chciałbym powiedzieć o tym. No to bardzo dobrze, powiedz. Bo jak zawsze, wiesz, wszyscy ludzie na okrągło pytają się nas, czy będziecie tu, czy będziecie tu, czy będziecie tam, wiesz. Dlatego przygotowałem taką listę, pierwszą część trasy Mejduszy Dziecko. Mamy już ponad 20 miast, w których zagramy. Wiesz, to będzie pierwsza część, następne koncerty na pewno będą się jeszcze klarować, bo nie wiem, czy wiesz, ale z samym na przykład Notabene to zrobiliśmy ze 120 koncertów w rok czasu, wiesz. To była tragedia, chciałbym powiedzieć. Ale było poniekąd taki zajazd w człowieku. Ale tak. Dobra. Może wymienię miasta, w których będziemy dla wszystkich zainteresowanych. Jeszcze sierpień, czy już wrzesień? Sierpień, wrzesień i... Ale nie będę mówił dat. Wszystkie informacje zainteresowani mogą sobie znaleźć na fanpage'u polskiej wersji, na fanpage'u Hinola i fanpage'u Jano. Także tam jest też kontakt do Mitch Clips Management, który odpowiada za organizację tych koncertów. No i tak, razem z Lemem polska wersja odwiedzi Londyn, Oslo, Bielsko-Biała, Warszawa, Toruń, Łódź, Zamość, Rzeszów, Częstochowę, Kraków, Nowy Sącz, Wrocław, Legnicę, Lublin, Białystok, Tychy, Wieliczkę, Birmingham, Peterborough, Londyn oraz Mainz. No Jezu, o Jezu, dużo koncertów. I to jest do listopada. Do listopada. Ale może jeszcze coś dojdzie. No, ja myślę, że potem klubowe się też zaczną więcej, mam nadzieję. Zimę, na pewno. Wszystkie błyskotrzaski nasze muszą być. Słuchaj, ale ja gratuluję tobie i wam w ogóle, że gracie koncertów, bo to jest temat rzeka, że raperzy w wydaniu płyty, no może nie wszyscy, ale niestety nie grają koncertów. Naprawdę trzeba się dobrze wbić, żeby te koncerty zagrać, ale myślę, że wy koncertowo jesteście też świetni. Poza tym widziałem was w zeszłym roku w Giżycku, więc było dlatego, fajnie. Dlatego, że organizatorzy nie patrzą na listy OLIS, nie patrzą na złote czy platynowe płyty, a patrzą na wyświetlenie. Patrzą na wyświetlenia, dokładnie tak. A wy wyświetleń macie dużo. Wyświetlenia akurat zgadzają się. Tak, wiesz. Myślę, jeśli miałbym się porównywać do młodej szkoły, do tych prostych kawałków takich, no to nie mam podjazdu nawet. No nie, no to... Szczerze mówiąc, no wiesz. Ale... Czyli Janki Giba zjada? Wyświetleniowo? Czekaj, Janki Gi? No chyba tak. Bo ja nie wiem, nie znam gościa. Ja też nie wiem, wiesz, nie patrzyłem, ale słyszałem, że tak. Więc wiesz, no bo wiesz, małolaci nas nie słuchają aż tak, no bo nie rozumieją na pewno tych tekstów. Małolaci, ale na pewno troszkę bardziej dojrzali. Ale jeśli chodzi o ulicną część, o taką, wiesz, ja robię życiowy rap. Nie uliczny, nie, życiowy. Uliczny, bo z ulicy pochodzę, wiesz, ale ulica często jest mieszana też z gangsta rapem, nie? Z gangsta rapem akurat ja nie mam nic wspólnego, wiesz, i ja robię tak zwaną życiówkę, tak to nazwałem. Dlatego właśnie w ten sposób to brzmi i do takich ludzi trafiamy, nie? No właśnie. Słuchaj, chciałem jeszcze zapytać bo gadaliśmy trochę o dubbingowych akcjach i gadaliśmy też o wstydzeniu się przed mikrofonem. Ja bardzo też szanuję ciebie, że przed tym mikrofonem tu nie ma żadnego wstydu. W sensie tym głosem szalejesz, modulujesz, wrzeszczysz, śpiewasz głośniej, ciszej. Nie ma żadnego wykształcenia, jeżeli chodzi o muzykę i wokal. Wszystko zgadza. Tu nie ma fałszów. To oczywiście jest wszystko na jakimś tam granicy, bo przypuszczam, że gdybyś użył autotuna, to by śpiewał jak Cher albo... Ragaton, nie? Tutaj nie trzeba aż tak bardzo trafiać. Jednak nie mam aż tak pięknego głosu. Krystalicznego. Tak. No wiesz, tutaj można sobie pozwolić na pewne niedoskonałości, na pewno na taki pazur, wiesz, którego nie ma w innej muzyce, no ale do wszystkiego jakby doszedłem sam, jestem samoukiem, to też, wiesz, potrzeba było lat, żebym się przekonał i żebym się odważył. A czy na początku się wstydziłeś, że kurczę, nie, no to no za jasne, bardzo ja kiedyś nawijałem tak.
No, wiesz co chodzi? Okay. Po czasie później słuchasz sobie Kenny Arcane, kojarzysz Kenny Arcane z Francji? Nie, nie kojarzę. Taka kobieta. Okej, okay. A to nie kojarzę, ale flagowy rap taki we Francji, taki buntowniczy i ona tak jak nawija, to aż krzyczy, taka jest pełna emocji, wiesz. Ja mówię, a może ja też zacznę się drzeć, nie? No i wtedy zacząłem się drzeć. Później trochę to obniżyłem, przestałem się na maksa drzeć, no ale wiesz, w ten sposób właśnie później coraz bardziej się otwierałem na różne gatunki muzyczne. Później próbowałem coś przyśpiewywać. Wiesz, to było już po jakichś 8 latach nawijania w ogóle rapu, nie? No ale to widzisz, to jest cały czas ewoluuje, chyba to jest najfajniejsze. No i nie zamierzam przestać. I widać, że to jest mega pasja. Słuchaj, a w polskiej wersji kto grał pierwsze skrzypce? Jak było to? W ogóle coś takiego, bo nie, wiesz, zawsze patrzę na artystów, którzy w końcu się tam gdzieś dzielą, wydają solowe płyty, zaczynają grać i jest ten trochę opór. Ty boisz się, nie chcę, żeby to już dziwnie zabrzmiało, ale czy ty boisz się ludzi jako zgromadzenia, że było to dla ciebie na początku na przykład przerażające, że masz wyjść na scenę i tych ludzi jest tak dużo, że oni wiadomo, oni cię zaraz, wiesz. Tak, na szczęście na początku nie było ich aż tak dużo. I stopniowo przyzwyczajali się po prostu. Jakbym miał wyjść na przykład na scenę, wiesz, w klubie jakimś, nie wiem, teraz akurat mi wszyscy wyciągnęli z głowy. No powiedzmy, chociaż tam nie pamiętam, czy ja tam grałem w ogóle. Nie? Ale to to bardzo duży klub. W każdym razie, gdybym miał wyjść na jakąś wielką scenę, no na festiwal Wełku wtedy, to zapadłbym się pod ziemię prawdopodobnie. No tak, jeszcze ten rap. Wiesz, na początku to się tak nawijało, główka w dół, trochę no na buty. No o tym mówię, Tu na ziomków, żeby pomagali tak, jakby sobie. Tak, teraz to już jest element show, energia. Biegamy, latamy po scenie, że z czasami muszę trochę zwolnić, bo już nie mam oddechu, żeby nawijać. Zadyszki dostajesz. Nie. No dobrze, słuchaj, kończymy, bo 23, jest, a chcemy jeszcze puścić. Damy radę puścić jeszcze dwa kawałki? No myślę, że damy radę, no polecą dwa kawałki. Obiecałem puścić ten Nie Widzę Nas. Dobrze, jeszcze zapomniałeś o kimś powiedzieć, o kim zapomniałeś. Jedna postać. Dziękuję ci bardzo, właśnie. Flame, Soraweczka, zapomniałem o tobie, ale Flame odpowiada za beat do kawałka Fats Fidelis i z Fidelis, dzięki Flame. Kozak, robota. Tak jest. Kino, bardzo ci dziękuję za wizytę. Naprawdę bardzo się przyjemnie gadało. Dzięki. Myślałem, że ta audycja potoczy się takim torem, dlatego też ci zapewniałem, że będzie pozytywnie, że będzie fajnie i że żadnych trudnych pytań nie będzie. Mam nadzieję, że też tak to odebrałeś tak i że odbyliśmy po prostu przyjazną, naprawdę, koleżeńską rozmowę. Konkretnie bardzo lubię tak rozmawiać. Bardzo się cieszę. Moim gościem był Kino, polska wersja. DJ Abdul za gramofonami. Kończymy jeszcze dwoma kawałkami. Jakie to będą kawałki, powiedz? Dziękuję bardzo. Pierwszy kawałek to będzie Nie Widzę Nas, Fit Hoina, czyli chłopaczyna odpowiedzialny za wiele bitów z tej płyty. Drugi kawałek to będzie PW, Pomocna Wita na bicie Postfixa, Fit Jano, polska wersja, PW, Pomocna Wita. Na twoje życie jest patentem! Abdul, po dżinglu dopiero, dobra? Maciuś zagra dżingla i dopiero... Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za uwagę. W drugiej godzinie dużo na pewno jeszcze fajnych kawałków. Już nie będziemy wam mówić. Posłuchajcie, zostańcie z nami do godziny 24. A my się żegnamy oczywiście z wami i mówimy do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Elo.